Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa i w tym roku nie zapomniała o najmłodszych. To już kolejna edycja mikołajkowego spotkania organizowanego przez Śródmiejską Spółdzielnię Mieszkaniową przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 33 w Częstochowie. Jak zwykle celem spotkania jest nie tylko dobra zabawa, ale pomoc dzieciom z uboższych domów, a co ważne, akcja to dar serca m.in. pracowników spółdzielni. Chcę podkreślić, że jest to sprawa pracowników, nie tyle spółdzielni, ile pracowników, którzy już po raz czwarty organizują te paczki dla dzieci bardziej potrzebujących od innych. Także za rok może będzie ładny, piąty już, piąta okazja, drobny jubileusz. I powiem, że no, tak z szacunkiem patrzę na pracowników, którzy się tym zajmują, bo to trzeba wykazać się inicjatywą, zebrać pieniądze między sobą, wśród naszych działaczy, w Radzie Nadzorczej, wśród wykonawców, którzy współpracują, no i robi się z tego niezła kwota. Potem trzeba zrobić zakupy. Dzieci przysyłają listy, gdzie jest wiele różnych próśb. Staram się, żeby maksymalnie je spełnić. Nie zawsze się to udaje, ale no, dążymy, żeby było jak najlepiej. No więc nasze panie myszkują w internecie, jeżdżą do różnych hurtowni, żeby te pieniądze jak najlepiej wykorzystać. Były więc paczki i spore grono tych, którzy czekali na prezenty, ale by wszystko miało wyjątkową oprawę, nie mogło zabraknąć także części artystycznej, o którą jak zwykle zadbali uczniowie i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 33. To bardzo wielka, staranna praca moich uczniów różnych klas pod opieką moich nauczycieli, którym również bardzo serdecznie chcę podziękować. To pani Justyna Bartosik, wicedyrektor szkoły, pani Marta Kaliszuk, pani Iwona Będkowska, pani Marzena Łopacińska, które zadbały nie tylko o to, aby dzieci pięknie się prezentowały, aby odegrały swoją rolę, bowiem dzisiejsza nasza bajka to przemiana Mikołaja, ale również ta sceneria, która wprowadza nas w taki wyjątkowy, uroczysty, świąteczny czas.